W dzisiejszym filmie chciałabym przetestować tę oto paletkę, która powstała przy współpracy Makeup Revolution z Natalią Siwiec. Tę paletkę mam już jakiś czas i użyłam z niej tylko te dwa cienie, ten i ten. I tak pomyślałam, że fajnie by było ją przetestować, bo może ktoś z Was chciałby ją kupić i szuka recenzji, więc weźmiemy pod lupę tę paletkę i zobaczymy, jak się u nią pracuje. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem przekonana co do Makeup Revolution. Te paletki, z którymi miałam wcześniej styczność, nie były jakieś powalające, nie były jakiejś powalającej jakości. Zresztą to są takie paletki w takiej cenie, że też nie oczekujmy cudów, ale zobaczymy, czy pigmentacja się poprawiła i czy po prostu już lepiej tymi cieniami można coś fajnego stworzyć. Zacznę od opakowania. No, opakowanie jest takie bardzo w stylu Natalii Siwiec, mi się wydaje. Ładne, ale pierwsze co rzuca mi się w oczy to brak lusterka. Zamiast tego jest tu napis I'm not afraid to sparkle Natalia Siwiec. I powiem Wam szczerze, że gdyby było tu lusterko, to mogłoby się fajnie tym malować, a tak muszę brać inną paletę, żeby skorzystać z lusterka, ale to nic. Kolory są, powiem Wam, ciekawe. Najbardziej jestem ciekawa fioletu tego. Nałożyłam taką bluzkę, że sama nie wiem, co jeszcze do tego zmaluję, ale zobaczymy. No i tyle z wyglądu. Zapowiada się ciekawie, więc zobaczymy. Zaczynajmy. Jak widzicie, brwi już mam umalowane. Mam też nałożoną bazę wygładzającą i podkład oraz korektor na powieki i tutaj pod powiekami również. Po makijażu oczu dokończymy sobie twarz. Sobie taki fajny, puchaty pędzelek. Tak z tej strony wygląda tak. Nie wiem, czy dobrze widzicie. On jest dosyć płaski, jeśli się tak... To nie jest pędzelek do blendowania. Jeśli się tak patrzy, a z tej strony jest taki bardziej puchaty. I to jest Zoiwa 227 z tej różowej edycji. Już mam je jakiś czas i bardzo sobie chwalę te pędzle. Najpierw biorę The One, ten najjaśniejszy, żeby utrwalić sobie okolice pod brwiami. Ok, i tym samym pędzelkiem biorę cień kokonat. No, powiem Wam, że pigmentacja jest dosyć ciekawa. Tych cieni, czy tego konkretnego cienia akurat. Biorę ten sam cień i to samo robię z drugim okiem.
sypią się trochę. Ale jeśli chodzi o pigmentację, to te sypanie można im wybaczyć. Biorę teraz kolejny pędzelek do blendowania, to jest Make Up Revolution. Ja te pędzelki dostałam w prezencie, ale nie ma tutaj numerku. Tak wygląda. To jest taka kuleczka do blendowania. I wezmę sobie teraz cień Caramel. Ten. Do pierwszego pędzelka i nabieram sobie odcienia aubergine. Tylko tutaj w zewnętrzny kącik. Wow, bardzo ładny kolor. Dodam trochę błysku i do tego użyję cienia o nazwie, gdzie on jest tu na dole, Dream. Przydałoby się nałożyć może pod to jakąś bazę albo zwilżony, chyba wam pokazał mnie ten, Dream, o ten to Dream, tak, zobaczcie jak on się pięknie mieni. Dobra. I chyba przydałaby się pod niego jakaś baza. Użyję do tego Crayola Multi Gel. I nakładam trochę na dłoń. Tak naprawdę niewiele. Szkoda marnować produktu. A też nie chcę, żeby ta powieka była taka zbyt mokra. Hej, co się dzieje, Fokus? Bardzo ładny cień, spójrzcie. On mi przypomina trochę pigment z Kobo, tylko ten pigment z Kobo bardziej się błyszczy. Myślę, że gdybym miała NYX Glitter Primer, to ładniej by wyglądał ten cień. Na krajolanie, no, tak jak widać, bez szału. No, ale podoba mi się. Biorę z powrotem ten pędzelek z Make Up Revolution do blendowania. I pobieram odcień Caramel, żeby tutaj
ładnie wszystko wyblendować. I żeby cienie się połączyły ze sobą, żeby nie było takiego odcięcia pomiędzy tym fioletem a brązem. I to samo robię z drugim okiem. Biorę jeszcze taki czysty, puchaty pędzelek. Tutaj tym pędzelkiem. Pozbywam się nadmiaru cienia. Myślę, że teraz jest w porządku. I zajmiemy się dolną powieką. Do pomalowania dolnej powieki użyję pędzla z Hulu P38. Użyję teraz tego cienia kokonat. Tym samym pędzelkiem będę pogłębić sobie tutaj kąciku kolorem. Użyję do tego koloru aubergine. Czyli tego tutaj ładnego. Dobra. I przechodzimy dalej. Ja znowu biorę ten czysty pędzelek i sobie rozblendowuję dolną powiekę. Jeśli słyszycie jakieś dźwięki, to przepraszam Was, ale za mną jest pies i tam coś wyprawia na swoim posłanku. Tutaj już troszkę więcej tej bazy dam. Zazwyczaj daje za mało. I o ten sam pędzelek pobieram cień Bali. Teraz poza kamerą zrobię sobie kreski i wytuszuję rzęsy i do Was wracam. Oczy już skończone. Dodałam jeszcze tutaj właśnie ten taki ładny fioletowy cień. To jest Matylda. Ten. Bo czegoś mi brakowało i w linię wodną dałam też kredkę. Psa? Taki fiolet. Już mało co widać, muszę ją zatemperować. I to jest kredka do oczu i do brwi, też jest napisane. Jaki to jest numer? Nie wiem, czy to jest to, ale to jest SPE 917 Purple Violet. Kleiłam też sobie kępki rzęs. Nie po całej długości, tylko gdzieś tak do środka. Postanowiłam, że nie będę nakładała pudru, dlatego że bardzo ładnie ten podkład się wtopił w skórę, więc tylko się wykonturuję. Po raz pierwszy używam tego produktu, to jest Sephora SanDisk.
w odcieniu 02 Soleil Doré. I na początku tak dziwnie, bo on jest strasznie jasny, taki ceglasty. Natomiast jak się nałoży parę warstw, to jest już lepiej. Myślę, że jest w porządku. Właśnie, jeśli chodzi o wykończenie twarzy, to mam ochotę na takie delikatne, bo oko zrobiło mocne. Trochę na nosek. Tu. Okej. Okay. Coś nowego, czego wcześniej nie używałam, to jest Douglas Highlighting Powder, Highly Reflective and Buildable Glow Powder. Tak, to jest numer 1 Bright Champagne. Kupiłam go, bo mi się podobał. Jeszcze go nie używałam. Na sobie. Tak wygląda. Wezmę sobie taki pędzelek z Zoiwy też. 142 Concealer Buffer. Ogólnie właśnie on jest do korektora, ale użyjemy go. Zobaczymy. O, jaśniutki jest dla bladzioszków. Na nosie to nic nie widzę po prostu. Coś tam widać, nie jest to jakiś spektakularny glow, ale coś tam jest. Może spróbuję palcem. Widzicie? Rzeczywiście można budować ten glow, tak jak jest tutaj napisane, tylko zależy, czym się nakłada produkt. Mam problem z tym, że nie mam stojącego lusterka i czasami to jest tak. Ja się maluję, myślę, że mnie widzicie, a wy mnie w tym czasie wcale nie widzicie. I tutaj delikatnie pod łukiem brwiowym położę. Pod łukiem brwiowym wygląda, słuchajcie, całkiem fajnie. Okej. I łuk kupidyna. Dobra. Co myślicie, żeby dać trochę różu? A może jednak mocniej się wykonturować? No nie wiem. Spróbujemy mocniej trochę. Bo tak jakoś ten kontur to niewidoczny jest w kamerze w ogóle. Chyba bez różu będzie. I teraz czas na pomadkę. Użyję do konturowania ust konturówki z Golden Rose Lip Liner. To jest numerek 277. Taki lipstick matowy z NYXa w takim kolorze. Nie chcę Wam go pokazywać, jak on wygląda otwarty, bo ja nie nakładam go bezpośrednio na usta, tylko po prostu wygrzebuję z szpatułką i wtedy nakładam pędzelkiem dla higieny. Taki wpada w taki brudny róż. O. Potrzebuję pędzelka.
Okej, podsumowując, bardzo fajnie pracowało mi się z tą paletką i powiem Wam, że jestem naprawdę miło zaskoczona jakością tych cieni. Bardzo fajnie się blendują, są super napigmentowane i no cóż mogę dodać więcej, jestem po prostu pozytywnie zaskoczona, że Make Up Revolution tak poprawił swoją jakość, ponieważ te pierwsze paletki były beznadziejne i ja pamiętam, jak ja je miałam, to były paletki, na których ja zaczynałam i naprawdę może one były dobre dla początkujących, znaczy tak mówili, że kupujcie na początek takie, które wiecie, są gorszej jakości i się wtedy nauczycie, ale tak naprawdę to ani nie miało pigmentacji i trzeba było się naprawdę namęczyć, więc jeśli jesteście zainteresowani tą paletką i chcecie ją kupić, ale się zastanawiacie, czy nie wiecie, czy warto po prostu, no to naprawdę polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Także dziękuję Wam za oglądanie, dajcie znać, jak się makijaż podoba, to nie jest na pewno makijaż na co dzień i ja też bym nie wyszła w nim na co dzień, natomiast jako taki na Sylwestra czy na jakąś imprezę, na przykład na wesele bym już poszła w takim makijażu. No. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Pa!